jedziemy do Strożny. Ale tej nie minę, bo mam tam dziewczynę.
tak niezwykle ważnej dla naszego kraju dziedzinie gospodarczej pytania o przyszły model polskiego rolnictwa są wciąż aktualne. Rolnicy, ludzie ciężkiej pracy, mają prawo do aktywnej, spójnej i odpowiedzialnej polityki solidarnego wspierania przez państwo rolnictwa i obszarów wiejskich. Ważne jest, by starać się uwolnić olbrzymie możliwości wsi i rolnictwa. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest bowiem pracowitość, gospodarność, innowacyjność i mocne zakorzenienie w tradycji. Ten bezcenny potencjał, ważny dla rozwoju całego społeczeństwa, nie powinien być przez państwo marnotrawiony. Potrzebna jest debata, w której do głosu dopuszczeni zostaną wszyscy znawcy przedmiotu, proponujący realne i dobrze przemyślane rozwiązania dla wsi. Musi być także wysłuchany i uwzględniony głos samych rolników i ich organizacji. Sprawy rolnictwa nie znajdują się bezpośrednio w gestii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem głowy państwa jest tworzenie warunków do merytorycznej dyskusji na ten ważny społeczny temat. Będą temu służyć prace powołanej przeze mnie Rady do spraw wsi i rolnictwa oraz cykl organizowanych pod moimi auspicjami spotkań, mających być forum twórczej wymiany myśli na temat szans i zagrożeń stojących przed naszym rolnictwem. Raz jeszcze dziękuję wszystkim uczestnikom Święta Plonów Stróżnej za dożynkowy dar. Życzę wszystkim rolnikom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności, realizacji życiowych zamierzeń, rozwoju państwa gospodarstw i miejscowości. Szczęść Boże! Podpisał Lech Kaczyński. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie, pani poseł. A ja swój wzrok kieruję na szanownych gości, którzy siedzą w naszym pierwszym rzędzie. Myślę, że jest dobry moment. Pan Witold Kochan, poseł ziemi gorlickiej. Proszę bardzo. Przygodni księża, dostojni goście, szanowni gospodarze z panem burmistrzem i z panią sołtys na czele, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w dożynkach gminnych w 2009 roku, w takim historycznym roku dla miasta i gminy Bobowa. Jest to dla mnie ogromna radość, bardzo się z tego cieszę. W związku z tym chciałem wszystkim rolnikom gminy Bobowa, rolnikom ze Stróżnej również serdecznie podziękować, złożyć wyrazy szacunku i uznania za waszą pracę i za wspaniałe efekty tej pracy, których symbole tutaj widzimy w postaci bochnów chleba i pięknych wieńców. Pan burmistrz na początek wspomniał o tym, że dożynki to rodzaj podsumowania, zwieńczenia. Myślę, że o takim zwieńczeniu również można mówić w przypadku gminy Bobowa. Serdeczne gratulacje dla burmistrza, dla wszystkich mieszkańców z powodu bardzo wielu udanych, ważnych dla mieszkańców inwestycji, które napłynęły do gminy w ciągu ostatnich 2 lat ze środków europejskich i rządowych. Jest naprawdę czego gratulować. Życzę wszystkim mieszkańcom gminy Bobowa, wszystkim rolnikom, żeby im nigdy tego wspaniałego chleba nie zabrakło i cytując fragment dzisiejszego kazania księdza dziekana, żeby ten chleb nigdy się nie marnował. Życzę wszystkim dobrej zabawy. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę, pan senator Stanisław Kogut. Dobra. Czcigodny księże, panie burmistrzu, pani poseł, panie pośle, drodzy mieszkańcy wsi Stróżna. Ja także dziękuję serdecznie za zaproszenie. Ja zawsze byłem nauczony mówić to, co myślę. Uważam, że my parlamentarzyści musimy wszystko zrobić, aby rola rolnika była podniesiona do podmiotowości. Bo mówimy wszyscy piękne słowa łącznie ze mną, a okazuje się, że zboże czy żywiec jeszcze nigdy nie był tak tani. Dla mnie, pochodzę z rodziny chłoporobotniczej, też jest tragedia, że litr mleka jest tańszy od litra wody. I tu musimy coś zrobić, bo rolnik, to co powiedział kardynał Stanisław Dziwisz w Sękowej na dożynkach,
Rolnik nie może być ekonomistą, finansjerem. Rolnik nie może dostosowywać się do unijnych dyrektyw, bo rolnik po prostu ma produkować. Stara piętnastka wszystko zabezpieczyła własnym rolnikom i naprawdę no, to trzeba podawać jako wzór, ale jak chodzi o nowych członków Unii, to akurat to rolnictwo nasze, najbardziej ekologiczne, jest po prostu dołowane. Ja chylę czoła, żeby nie przedłużać przed ciężką pracą rolników, dlatego, że to, co powiedziałem, pamiętam, kiedy moja nieżyjąca babcia, to wszędzie powtarzam, po żniwach przed orką kazywała zbierać kuska, że to jest po prostu chleb. I to trzeba naprawdę, naprawdę szanować. Życzę wszystkim Państwu, rolnikom, widzę także i pana Barylaka, widzę wielu innych ludzi, życzę Wam wszystkiego najlepszego i szczęść Boże naprawdę w tej ciężkiej i ciężkiej pracy, żeby ten kawałek chleba ciężko wypracowany nie był marnowany, nie był wrzucany do sypów w wielkich miastach. I no wróćmy do tego, że kromka chleba, która spadła ze stołu, była po prostu całowana. I przekazujmy następnemu pokoleniu wiarę ojców naszych. I naprawdę jest czas, bo jest czas 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mamy naprawdę ogromną propagandę, propagandę kłamstwa. Nie możemy zapomnieć o bohaterskim majorze Sucharskim, który z różańcem w ręku bronił Westerplatte, któremu jednemu oficerowie Niemcy nie odebrali szabli, bo darzyli go ogromnym, ogromnym szacunkiem. Nie możemy zapomnieć o wielkim premierze Witosie, który w podobny sposób z różańcem modlił się i obrabiał polską glebę. Nie możemy do tego dopuścić, żeby propaganda rosyjska, dzisiaj pan prezydent Medwiediew, który powinien głosić wszędzie prawdę, sieje nienawiść. Przecież wszyscy pamiętamy o 17 września, o pilicy, o najeździe z tyłu na Rzeczpospolitą przez armię rosyjską. Wszyscy pamiętamy o układzie Ribbentrop-Mołotow. Jak dzisiaj można zakłamywać tą historię? Może zapomnimy o Katyniu, może zapomnimy o bohaterskich oficerach Armii Polskiej, o bohaterskich policjantach. W związku z tym, drodzy Państwo, uważam, że dzisiaj w tym miejscu i przy zacnych rolnikach, którzy żywili i bronili Rzeczypospolitej, te słowa należało powiedzieć. Panie senatorze, panowie burmistrzowie, przygodni księża, drodzy rolnicy, drodzy mojemu sercu rolnicy, sam jestem rolnikiem, więc dziś bardzo wszyscy cieszymy się z tego święta. Patrząc na te piękne korowody dożynkowe, na te piękne wieńce, symbol rolniczego trudu, serce rośnie. Serce rośnie, raduje się dusza, że możemy po ciężkiej pracy poświętować. Nawet Pan Bóg dał nam pogodę. Niedawno w maju Rada Miejska przyjęła uchwałę patronatu świętej Zofii nad miastem i gminą Głowowa. Jak brzmią słowa pieśni do świętej Zofii: sławna święta Zofio, sprawiłaś, że dziś mamy piękną pogodę. Dziękujemy Ci, święta Zofio. Drodzy Państwo, drodzy rolnicy, to piękne święto, ta tradycja, w której możemy poświętować, jest naszą radością wspólną. I jak mówili moi przedmówcy, jak mówił ksiądz dziekan Marian Jedynak, proboszcz Bobowy, szanujmy tę polską ziemię, żebyśmy rolnicy nie musieli rzucać ziemi skąd na wrót. Panowie parlamentarzyści, w imieniu rolników proszę was, łączcie się. Łączcie się, byśmy na tej wsi mogli godnie żyć. Mogli godnie żyć, uprawiać tę ziemię, żebyśmy czasem, jak wszyscy inni, mogli wyjechać na wczasy, mogli swoją rodziną zwiedzić Polskę. Nie tylko harować na tej ziemi zawarny grosz. Ja nigdy nie żałowałem, że zostałem na rolnictwie, że tutaj się realizuję. Bo to jest moje miejsce, to jest miejsce, w którym jest mi dobrze. Thank you.
stoi Wicyska, zostanie wręczony Państwu Władysławowi, Pani Władysławie i Janowi Baranowi. Natomiast chleb w Sinie, Wiesława i Jarosław Wiatrowi. Święto, bo już w naszej gminie zboża w pól szczotnięto. Są tu dzisiaj z nami władze bardzo liczne, a my ich zebranych serdecznie witamy. Witamy burmistrza, gospodarza gminy i jego małżonkę tutaj też gościmy. Sołtysa Rannego i z jego żonami my wyczyskę dla nich wiele zadań mamy. Księży i sołtysów, radnych i nauczycieli i was miłych gości byście nas słyszeli. Pamiętajcie władze, byście kryzysowi się nie dali, ale wspólną pracą razem wszystkim pomagali.
się ciągle obraca od tego świata.